rady jeszcze głośniej? Mieliśmy delikatne opóźnienie, ale już jesteśmy. Ja panu wcześniej podesłałem pytania, więc pan prawdopodobnie je czytał, tak? Ale że wchodzimy na żywo, to może chciałby pan jeszcze zajrzeć. Nie, dziękuję.
dobrze, w takim razie, jeżeli będzie Pan już gotowy, to niech Pan da znać w jakiś sposób. Możemy zacząć. Dobrze. Witamy gorąco Pana Józefa Piłsudskiego. Naprawdę cieszę się, że zgodził się Pan wystąpić w naszej audycji. Miłownie, również jest niewątpliwie miło. Zaraz zadam Panu kilka pytań podesłanych przez słuchaczy. Czy jest Pan gotów, Panie Józefie? Jasne, zaczynajmy. Zatem zaczynamy. Pierwsze pytanie podesłał Pan Józek z Radomia, ja pozwolę sobie przeczytać. Popularnie przybrał Pan pewnego rodzaju przezwisko Dziadek. Może jest w tym dużo szacunku, bo my, dzieci, jako naród czerpiemy z Waszej mądrości, Marszałku. Ale nie ubliża to Panu? Wybaczcie, że ludzi nie należy. Niewątpliwy. Może się to wygarnę i twarz zdradza mi sędziwy wiek. Ale uważam przezwisko Dziadek za taki wyraz szacunku, niż za jakąś obelgę. I myślę, że ma Pan rację. Bardzo dziękuję za tę szczerą odpowiedź. Kolejne pytanie otrzymaliśmy od Agaty z Osielska. Zauważyła ona, że przywiązuje Pan wyjątkową uwagę do herbaty. Więc skąd ta herbacia na miłość, jeżeli w ogóle mogę się tak wyrazić? Dokładnie nie wiem, nie mogę powiedzieć. Ale sam smak, dobrze przywiązuje herbaty, rosyjskiej zostawy, no, jest niesamowity. Zawsze muszę zrobić sobie termos na różne wyjazdy i... Co to? Przepraszam, chyba musimy kończyć audycję. Józef Piłsudski? Wyglądasz mi... W ogóle mnie wyglądasz! To jest spokojny. Uciekaj! Staćki! Jeszcze będziecie płakać. Jeśli to z waszej winy.
słuchać tej wariatki. Chodźmy lepiej zakosztować dobrych trunków. Dobrze. Ja stawiam. Dobrze prawisz, przyjacielu, dobrze prawisz. Wszystko już zrobiłem, a oni co? Ani Marzanna, ani Beth, ani Sparuk. To, że jest noc chwały, to, że mają więcej czasu na jakieś przygotowania. Co to ma być? To by się coraz bardziej cierpliwe. Witaj, zimowa panno. Wzajemnie, głowo wszystkich świata stron. Jak zwykle, przychodzisz pierwsza. Proszę, poczekaj na resztę. Witaj, światowidzie. Dostojna zimorodko. Rozumiem, że to nie jest zajęte. Tak, tak, już. Dziękuję. Ciało. Całą nocem strumiał ogień, przygotowując się na noc kupały. Takżem się narobił, że aż mi muskuły zeszły i teraz niewidoczne są, szczególnie z pierwszych rzędów. Mówże wreszcie, światowidzie, jakie pierdoły mnie tutaj sprowadzają, bo nie mam czasu. No dowiesz się od razu, lecz poczekaj na ble. Witam w lesie, zaciąć. Rad jestem, że się wszyscy w końcu się tu zebrali. A teraz posłuchajcie, Cosik. Bowiem Mieszko! 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 Jest nasz pierwszy! Kobieta go ma miła! Kobieta! Ha. I coś mu pianoliła o porzuceniu nas dla jej serca! Serca? Ha. Ale mego planu posłuchaj. Bowiem głupiec ten, cóżże myśli, czynić Bogom przeciwko. My za to zrobimy widowisko. Wiadomo. Oh,
bywam, lecz niezbyt czasu posiadam. Tak to już się u nas w Rzymie żyje pośpiesznie. Ach, nie przepraszaj, moja droga. Jeżeli się sprężę i o sprawie w rzeczy głównej się opowiem. Zamieniam się w słuch. Bowiem Mieszko, ach, mój luby, po gajskich bóstwach lubi. Pokładam nadzieję, iż by przemówić mu do rozsądku, rozwiązanie się znajdzie. To też narazam się sobie. Powiedz, moja droga, cóż mam czynić? To też doprawdy ciężkie dylematy. O, żeby bogowie jacy mogli nam to powiedzieć. A może chrzest święty przyjmie, będzie przemawiał przez Boga, a i lud nie będzie potrafił go zlekceważyć. Święta racja, moja droga, co ja bym bez ciebie zrobiła? Stopiące niech ci będą dzięki. Ja tylko myślę o Bożym przesłaniu, to im winnaś dzięki. Zatem niech Bogu będą dzięki. Amen. Amen. Porzucić i na jaką rzecz? Na mą lubą by z Czechami się zdradać,
Pywienetów, co mego brata zgodzili udobruchać? Ach, żywot pogański ciężkim bywa. Zaszroń, oj zaszroń twe serce gorące. Pokuś, oj pokuś się ludzkim namiętnościom. W miłości namiętności tylko jednej osoby się oddają. Odejdźcie namiętności przelotne. Chodź tu w lesie, jest tam. Po cóż ci sojusze, skoro ze mną w broni dowrócisz? Z nami śmieszne chorobody spojrzy! Nie tylko przemocą, lecz też mądrością człowiek zawalczyć może! Odejdź w brutalności! Mieszko, Mieszko, mądrością mędrków nie pojmiesz! Lecz ja nas nierównymi nie zdzierżę! Odejdź! Odejdź nieprawości! Chrzest się dopełni, jużem tego pewien w całości. Duchy bóstw pozwoliły zdobyciu tejże mądrości. Posłańcu mój wierny, lecz się do dobrawy z tą wiadomością dobrą. Niechajcie, kto mnie uszczypnie, uszą was, tym nie wierzę. No to wszyscy mamy sędę? Mniejsza, niech sędzi pan nadal, będę wasza mości. Jakaś to mgła gęsta. Lur, aż mrok skórę przeszywa. Przez Boga chrzczę ciebie i kraj twój, tak jak przed laty czynił to ja Synowi Bożemu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Sprawa świętego. Każdy, kto przeciw Bogu występuje, ten poprzez miecz nawrócą będzie. To słowa naszego nie posłucha, w imię Ojca, Syna, Ducha, ziemię zaścieli. Świętą ziemię naszą naruszyliście i w modłach nam przerywacie? Pojęcia o nas nie macie. Myślę ostatni kult Słowian świętych. Nie uwierzi w Boga waszego brednie. Prędzej polegnie w walce o świętości nasze wielebne. Wykład, zapisz krywo dokładnie. Bóg naszych nie posłuchali, od mieczy naszych świętych skonali. Nie odejdziecie? Świętego waszego żeśmy pokonali i was się nie ulejcie. Co teraz? Ni ja, ni Werec, ni Marzany na moc nie mamy. Zamiast Mieszka osłabić, wzmocniliśmy jego wolę. Chyba będziemy musieli przejść do kultu na Litwie. Thank you.